Nie, jadę, czekaj. Mnie tak źle mi. Przypominam Państwu, w chorowodzie Śrączki było do rodziców. Kobiet z koła gospodyń wiejskich w Janowcu i Oblasach. Pracują przy Domu Kultury w Janowcu. Albo ty nie się dostaje, a nie idziemy. Już. Albo ty. Przepraszam. Korowód poprowadzili dla Państwa starostowie dożynek pani Ewa Wiejak i pan Marek Winsztal. Korowód prowadziła gmina Janowiec. A w korowodzie biorą udział Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Wąwolnica i Żyżyn. O szczególne gminy sołectwo Markuszów, wieniec tradycyjny i nowoczesny. Gmina Nałęczów, sołectwo Bronice i Piotrowice Lejów, wieniec tradycyjny, gmina Żyżyn, sołectwa Kotliny. Plon niesiemy, plon gospodarczy. Oh.
do roboty! Wydać się, wydać się! Do roboty! Do roboty, wydać się! Od nas z radością i przyjmij nas, dziedzicu, z tą życzliwością. Nie żałuj nam chleba ani gorzowiny, bośmy w polu nie stracili żadnej godziny. To dla was! A teraz nie żałujcie ostu. I nas wszystkich rozbawi dziedzice dać wianetek do pieniędzy woretek. Dziedzicowi copetkę niech nam do na flaseczkę. Pokojówka kłosy dostała, bo stoły nakrywała. Karbowemu ogonek, bo się trzymał za dzwonek. A dworokom dać chleba, bo im ludzie ci trzeba. A tym dworkom chodoki, bo uny są prośnioki. Napij to, dziekobity, napij to, bośka się napracowali. A wy tylko dużo i dobrego. Oj, u dziedzica jest dużo, dużo. Nie zabrałże. Napij trzeba. Napracowali. Ale mi się dobry gorzonki opili. Przepaście się ludzie w tej naszej robocie. Przepaście się ludzie. Boże, ja puszczę ciebie. Będzie co ich należy. No to pójdziemy, odwiedzimy na pewno. No. Taką śliwkę to ma. Kamery czarne. Choćby tak, o, między nogi w kosmosie. Kamera też musi powąchać, tak? Na stole. Tam nie, nie. Dzień dobry. My jesteśmy z fundacji Wiemy dla Zwierząt i zbieramy wirusy. A gdzie moja perełka? Pani, to nasza gospodarzka, koleżanka pani. Dla pani, jaki jest?
Proszę spróbować. Proszę. Komisja ten, bo to jest nie też. Ale ona w innej komisji jest. Ale ktoś się ma. Nie wiedziałam. No to jest gmina kultura. Będę rozmawiała, bo ja tu też mam znajomych. Taki ładny. Pan nie mogę ustalać, że też jest kwestia zadań, które powiedzą w Kulturze Królewskiej. Zastępcę wójta gminy Buławy pana Marka Muszyńskiego oraz starostę polskiego pana Sławomira Kamińskiego. Zapraszam panów. Proszę bardzo. Jeść, przebierać, wybierać. Musimy pozostać wierni. Nie dla nas, ale dla naszych dzieci i dla przyszłych pokoleń. Gdyż trwanie przy tradycji nie jest i nigdy nie będzie powodem do wstydu ani objawem zacofania i wsteczniactwa. Jest skalnym fundamentem, na którym można budować nowoczesność, przeprowadzając najśmielsze wizje. Ale gdyby okazały się one niezbyt trwałe, zawsze możemy rozpocząć budowę na opoce tradycji. Nasz powiat w tym roku został dotknięty klęską powodzi. Rolnicy utracili plony z ponad 1000 hektarów. Żywioł zabrał czasami dorobek całego życia. Ale znajdują się ludzie dobrej woli, oddający swój własny dobytek, by pomagać innym. Wszyscy możemy być spokojni, że nie zabraknie nam naszego chleba powszedniego. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam na scenę, bo oficjalnych otwarć to jeszcze nie koniec głosów przy oficjalnych otwarciach. Za każdym razem, jak jestem na dożynkach, słyszę nowe przyśpiewki obrzędowe, widzę coraz piękniejsze wieńce. Za to wszystko chciałabym bardzo serdecznie podziękować i jeszcze raz pokłonić się ciężkiej pracy rolników. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Poseł na Sejm RP, pani Małgorzata Salurska.